Państwo korzystają jeszcze z możliwości czystej szyby. Nie jesteśmy grzewani, z MZK w autobusie, to przecież ruszać się musi. A za nami ta moja szkoła, którą bardzo mile wspominam, bo człowiek był taki beztroski, człowiek sobie tu chodził, człowiek sobie tutaj biegał, proszę Państwa. A tutaj mamy ulicę Świętokrzysko. Ja pamiętam, jak z Ciechanowa przyjechałyśmy tutaj do Warszawy z pedagogicznego studium technicznego, pojechałyśmy na Marię Stuart. To jakoś tak, gdzieś pod pałacem, pamiętam, pod pałacem kultury Stalina i Lenina, żeśmy to wszystko zakotwiczyły, cały ten autokar, i tutaj szłyśmy na piechotę przez Świętokrzysko. Tak podziwiałyśmy takie szare, fajnie, budynki szare, stare, no. I do Teatru Polskiego. Maria Stuart, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. No, miałyśmy bardzo niedobrą polonistkę tamitarską. Mędykowska. Wyciedlała, pamiętam, Mędykowska, że ona po prostu kazała każdy poniedziałek oglądać teatr. A to wiecie Państwo, jaki to był teatr. System komunistyczny, nie komunistyczny, nieważne, ale teatr był bardzo ważny. Teatr trzeba było oglądać, proszę Państwa. I co? I to wszystko. Radio to KFM Eurokodzina. Barbie Baby Lansunatra. Aha. I opisywać to wszystko. Opisywać cały ten teatr. Mędykowska, polonistka. Jak sama nazwa wskazuje, była niemiła. Była bardzo niesympatyczna. No raz tam dostała czwórkę Boże za wiersz. Bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Kiedy chodzą snopki, przewraca za tłustej kopy matki. To zala. A nie, to była Bogu Rodzica. No też dostałam czwórkę. No bo tutaj w Warszawie już pracowanie napisałam Mikołaj Rej, no i stosunek do kościoła. Proszę Państwa, cała klasa zamieniła się w słuch, bo no, wszyscy wiedzieli, że ja właściwie czytałam Pismo Święte, Biblię. Ale no nie byłem świadkiem Jehowy, dopiero co miałam zostać, oni wiedzieli o tym. Ale ponieważ tutaj w Warszawie nikt się nie zajmuje religią za bardzo, to byli po prostu tylko ciekawi. No i bardzo ciekawi byli, co ja tutaj napiszę, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy, kiedy chodzą snopki z zebraca. A co tu z tej kopy masza, wnet masz urzędnika, choć sobie nie trzeba tego natchnić wierzchę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem ubierze po kolei. W każdym kącie dzwoni, będzie na ołtarzu, pisze iluminare. A ty chłop, dare. Nie bać tej poezji, ale wydaje mi się, że ten Mikołaj Rej to założył linię PO, Platformę Obywatelską i trzęsącą się galaretę ateistów przed na Mazowszu. Oczywiście nie przed Bogiem, tylko przed pieniędzmi, bo oni żebrzą na lichwę. Tak, to finanse. Profi kredyt, cross finanse. To, czego Janek Witek nienawidził tej lichwy. O tym potem. Pozdrawiamy Galerię Fibaku.